Stara szkoła, nowa szkoła. 25 lat czekaliśmy. No niestety, Alinka odeszła. Alina Tymoszewska-Szewczyk była wybitną konserwatorką metalu, znawczynią, ekspertką, z której wiedzy korzystały liczne instytucje muzealne, naukowcem i nauczycielem akademickim, autorytetem dla wielu studentów, bliską koleżanką. W imieniu społeczności Wydziału Sztuk Pięknych pragnę wyrazić wdzięczność, jaką czujemy dla naszej drogiej koleżanki, za wszystkie zasługi położone na rzecz rozwoju Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Za 26 lat pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej. Za wszystkie działania konserwatorskie, które przyczyniły się do uratowania bezcennych zabytków oraz za wychowanie wielu pokoleń konserwatorów. Alina Tomaszewska-Szewczyk była absolwentką kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki, specjalności konserwacja i restauracja rzeźby kamiennej i detalu architektonicznego. W 1994 roku obroniła pracę magisterską poświęconą odsalaniu kamieni porowatych, której promotorem był profesor Wiesław Domasłowski. Od początku swojej pracy zawodowej związana była z konserwacją zabytków metalowych, pracując pod kierunkiem Janusza Krausego. W roku 2006 obroniła pracę doktorską poświęconą zagadnieniom konserwacji gotyckich brązowych płyt nagrobnych. W kolejnych latach jej zainteresowania objęły również rzemiosło artystyczne, w tym przedmioty zdobione emalią. Ogromne doświadczenie, zaangażowanie, otwartość na współpracę doceniło wiele osób, w tym szczególnie środowisko muzealników i konserwatorów w całej Polsce, z którymi od wielu lat utrzymywała zawodowe kontakty. Pracowała m.in. z Muzeum Pałacu Króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie, w Muzeum Narodowym w Poznaniu, Muzeum w Przemyślu, Wrocławiu, Gnieźnie. Muzeum Zamkowym w Malborku, dla którego konserwowała ponad 30 obiektów, w tym żeliwne płyty kominkowe. Muzeum Ziemi Lubuskiej w Gorzowie Wielkopolskim, dla którego wykonywała konserwację skarbów kultury łużyckiej. Z Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina w Warszawie, dla którego przeprowadziła konserwację medali, plakiet. Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku i wiele, wiele jeszcze innych instytucji, których nie sposób wymienić w tym krótkim wspomnieniu. Alina Tomaszewska-Szewczyk była niekwestionowanym autorytetem w dziedzinie konserwacji zabytków z metalu, począwszy od zabytków archeologicznych po wyjątkowo cenne okazy rzemiosła artystycznego. Była realizatorką kilku grantów badawczych przyznanych przez Narodowe Centrum Nauki. Należała do zespołu eksperckiego w sprawie rewitalizacji cmentarza na Rossie w Wilnie. Pozostawiła kilkadziesiąt artykułów naukowych, kilkaset prac i dokumentacji konserwatorskich. Była bardzo lubianym dydaktykiem, promotorką kilkunastu prac dyplomowych. Jej zaangażowanie w pracę ze studentami było nie do przecenienia. Zależała pasją młodych ludzi. W 2019 roku wspólnie ze studentami wykonała prace konserwatorsko-restauratorskie przy astrografie Grampera z Centrum w Piwnicach Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Projekt ten zdobył nagrodę w ogólnopolskim konkursie studenckich kół naukowych realizowanym pod patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Była także promotorem dysertacji doktorskiej, angażowała się w organizację kursów i warsztatów, przekazując swoją wiedzę i doświadczenie w zakresie konserwacji metalu oraz rzemiosła artystycznego. Rok temu, 2 grudnia 2020 roku, Alina Tomaszewska-Szewczyk przedstawiła Wydziałowej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów dokumentację prezentującą jej dorobek artystyczny, dydaktyczny i organizacyjny, celem rozpoczęcia procedury nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego. Wówczas członkowie komisji, profesorowie naszego wydziału, byli zgodni jednomyślni, że dorobek jest wybitny.
podkreślali unikatowe znactwo Aliny Tomaszewskiej-Szewczuk w zakresie konserwacji przedmiotów metalowych i emaliowanych. Zdanie to podzieliła Rada Doskonałości Naukowej, a potem Rada Dyscypliny i w październiku 2021 roku został jej nadany tytuł doktora habilitowanego w dziedzinie sztuki w dyscyplinie sztuk plastycznych i konserwacji dzieł sztuki. Ten tytuł otwierał nową drogę naukową i artystyczną jako samodzielnej i niezależnej badaczki oraz konserwatorki dzieł sztuki. 6 grudnia 2021 roku droga ta została niespodziewanie przerwana. Cała społeczność Wydziału Sztuk Pięknych żegna niestrudzoną, pełną poświęceń i wyrzeczeń pracowniczkę, której całe życie zawodowe związane było z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pozostaniesz na zawsze na kartach historii Wydziału Sztuk Pięknych, przede wszystkim w naszych sercach i pamięci. Droga rodzino, szanowni księża, przyjaciele, bliscy, znajomi, nie sposób opisać słowami tego, co się stało. Nie sposób wyrazić bólu. Nie możemy tego pojąć. Nie można zebrać myśli, które piętrzą się w głowie. A co dopiero zmierzyć się z pytaniem, jak dalej żyć? W dalszym ciągu nie możemy w to uwierzyć, ani się z tym pogodzić. A jak się podnieść? Odchodzi od nas osoba w kwiecie wieku, wszechstronnie uzdolniona, z ogromnymi możliwościami, nieprzeciętnym talentem, z olbrzymim potencjałem zawodowym, naukowym i dydaktycznym. Niekwestionowany autorytet w dziedzinie konserwacji metali, kamienia i wreszcie przemiosłu artystycznego, na którym w ostatnich latach się skupiła, co zaowocowała, jak słyszeliśmy, pracą habilitacyjną, tak niedawno, niezwykle pozytywnie przyjętą i ocenioną. Jeszcze tym nie zdążyła się nawet nacieszyć. Nasze ostatnie wspólne spotkanie, na które nas zaprosiła, było niezwykle radosne, ciepłe i pełne nowych inicjatyw i perspektyw. Energiczna, odważna, towarzyska, pełna umowy, radość życia, poszukiwała nowych wyzwań, ciągle do przodu i nieustannie, dalej, szybciej i mocniej. Śmiało opowiadała swoje opinie, szła przez życie szybko, prosto, otwartą drogą. Czasami bezkompromisowa, szczególnie wtedy, gdy przekonana była o swojej racji. Była niezwykle kreatywna, bardzo pracowita, doskonała organizatorka, dbająca o najdrobniejszy szczegół. Nie jestem w stanie w tej chwili wymienić wszystkich jej realizacji konserwatorskich, licznych projektów, badań, opinii, ekspertyz dotyczących tych małych i wielkich obiektów, a także innych jej aktywności, organizacji wystaw, różnego typu wystąpień, a wreszcie wielu spotkań, porad, uwag, opinii. A co dopiero powiedzieć o niezamierzonych planach na przyszłość? Wspólnym mianownikiem tych działań była dla niej ochrona zabytków, odocalanie tych najdrobniejszych detali użytkowych, będących świadectwem wszelkiej działalności człowieka i przyrody, aż po piękne, wybitne i zupełnie bezcenne dzieła sztuki. Umiała doskonale współpracować ze specjalistami innych dziedzin nauki i sztuki. Zawsze to były twórcze działania zakończone co najmniej publikacją, ale też mające swoją kontynuację w dalszej, owocnej współpracy. Zadawałem sobie wielokroć pytanie, które chciałem ostatnio do nich skierować. Po co? Czemu ty tak pędzisz? Dokąd idziesz? To pokąd idziesz? Jak pytał ojciec Jankuba. Teraz już nie zapytam, bo nie mam takiej możliwości. Ale dlatego też, bo już znam na nie odpowiedź. Wiem, że ty tak konserwowałaś, tak tworzyłaś, tak się udzielałaś, żyłaś w ten sposób, bo to była twoja pasja. Twój piękny imperator, który ciebie popychał do nowych wyzwań i odkryć, a ty nie mogłaś się przecież temu oprzeć.
Miałaś pięknego opiekuna, no tylko żal, że nie uszczekł Ciebie przed śmiercią. Ale lecz takiego formatu jak Ty nigdy nie odchodzą. Są i pozostaną w nas. W tej gonitwie, zawodowych dążeniach i spełnieniach nie zapominałaś o rodzinie. Wielokrotnie specjalnie o to nawet nie pytano, sama opowiadałaś o sukcesach swoich dzieci, którymi tak bardzo się cieszyłaś. Dzisiaj przyszło nam żegnać naszą koleżankę, która dla katedry, dla wydziału, dla uniwersytetu poświęciła 26 lat nienagannej, ciężkiej pracy, rozsławiając konserwację w kraju i na świecie. Żegnamy wyjątkowy talent wybitnego konserwatora z bogatym dorobkiem i ze szczególnym sposobem troski o zabytki. Ostatnio zdjęliśmy nowe plany, perspektywy. Organizowaliśmy wreszcie przeprowadzkę do nowego, upragnionego przez nas centrum, tak wyczekiwanego również przez Ciebie. Po to też, aby być wreszcie razem w jednym miejscu, w końcu nareszcie nierozłącznie. Wydawało się, że los nam sprzyja. Pokonywaliśmy wiele niespodziewanych trudności, ale najśmielszych naszych planach. Kiedy rozpoczynaliśmy ten trudny, ale już ostatni etap działań na uczelni, czyli przejście do drugiego budynku, w najśmielszych wyobrażeniach nie sądziliśmy, że Ty odejdziesz, że nas tam zostawisz. Nasza katedra w tym roku traci dwie wybitne osoby. To niepojęte. Jesteśmy dzisiaj przygnębieni, rozbici, pełni bólu, goryczy i rozpaczy. Dlatego nie wiem, co mam powiedzieć pogrążonej w bólu rozpaczy rodzinie. Nie wiem, co mówić pracownikom, przyjaciołom, którzy na wieś o jej śmierć z niedowierzaniem zamilkli. Jak pocieszyć rzeczy naszych absolwentów, którzy są tutaj, bo włączą się z nami w tej okrutnej dla nas chwili? Co powiedzieć tym wielu osobom trudnym w tej chwili do wymienienia, które miały jakikolwiek kontakt z Aliną, a teraz są przygnębieni tym, co się stało? Nie wiem, co wszystkim wam mam powiedzieć, ale wiem, co mam przekazać Twoim Alinko, kochanym studentom. Idźcie proszę za jej głosy. Przekazujcie to, czego was nauczyła, czym zaraziła. Ponieście dalej jej energię, umysł i pasję, którą wam dawno. To jest, myślę, to bogate dzieciństwo, które nam zostawiła, z którego możemy czerpać, nad nim się pochylać i dalej rozwijać. W takich chwilach, jak ta, szuka się jakiegoś choćby drobnego światełka nadziei, jakiegoś punktu zaczepienia, który dałby inną perspektywę, pokazał inny wymiar cierpienia i ukoił nasz ból. Więc go może znalazł. W 2011 roku brałaś udział wraz z innymi konserwatorami w wystawie w Katedrze Wrocławskiej, w której prezentowałeś swoją pracę. Wystawa zatytułowana była Zbieram, gdzie nie rozsypałem. Myślę, że dzisiaj możemy ze spokojem powiedzieć, będziemy my teraz zbierać tam, gdzie Ty posiałeś. Żegnaj, Alinko, zostaniesz w naszych sercach i umysłach już na zawsze. Nie jest mi łatwo występować w tej roli, ale chciałam powiedzieć kilka słów w imieniu studentów na te ostatnie pożegnanie z tak wspaniałą osobą, jaką była pani doktor habilitowana Alina Tomaszewska-Szewczyk, którą wszyscy nazywaliśmy panią Alinką. Wieść o nagłym odejściu pani Aliny, naszej wykładowczyni, przyjęliśmy z niedowierzaniem. Myśl o tym, że już nigdy nie zobaczymy jej w drzwiach pracowni, nie usłyszymy jej śmiechu, nie porozmawiamy z nią i nie poprosimy jej o radę, wiąże się z bolesnym uczuciem pustki. Cieszyła się, mogąc dzielić się z nami swoją wiedzą, a zajęcia, które prowadziła, od lat należały do najbardziej lubianych przez nas studentów. Pomimo długich godzin spędzanych na pracowni, zawsze wychodziliśmy z niej bogatsi o nowe doświadczenia i usatysfakcjonowani nie tylko zdobytą wiedzą, ale też mile i owocnie spędzonym czasem.
Pani Alina była prawdziwym specjalistą. Imponowała profesjonalizmem i każdego dnia zarażała nas swoim zapałem do walki o nasze ideały, zarówno te konserwatorskie, jak i życiowe. Była skarbnicą wiedzy i zrozumienia. To dzięki niej wiemy dziś, że na każdy kłopotliwy zabytek istnieje rozwiązanie. A słowo metal nie brzmi tak ciężko. Bez wątpienia panią Aninę można nazwać przyjaciółką studentki, z którą można było porozmawiać na inne tematy niż te związane z uczelnią. W naszych wspomnieniach pani Alinka pozostanie zapamiętana jako osoba pełna charyzmy, entuzjazmu i ciepła, ale także pełna pomysłów i rozwiązań na wszystko. Jesteśmy wdzięczni, że mogliśmy czerpać wiedzę od tak wybitnego dydaktyka, ale także poznać wspaniałego człowieka, który swoim sposobem bycia, zaradnością i naturalnością kształtował pokolenia studentów przez ostatnie 26 lat. To wielkie szczęście, że dane nam było spotkać się z panią na naszej drodze. Miałem to szczęście, że pani Alina u mnie w Urzecznie konserwowała monstrancję, kielich, pacyfikał, inne rzeczy. Cały skarb, który w parafii przechował się od 300 lat. I było to zapewne ostatnie dzieło jej życia, bo w tym kielichu, który przywróciła, któremu miał piękność, jeszcze nie było zrobiona msza święta. To tak jakby przygotowała kielich na swój pogrzeb, by ofiarę swego życia złączyć z ofiarą Jezusa Chrystusa, z tą ofiarą, z której płynie nadzieja zmartwychwstania. Niech ta nadzieja ociera wasze łzy. Niech dodaje nam tej nadziei, że jej praca nie będzie zapomniana, że będzie owocowała. Odpoczywaj w pokoju. Jak pokornie przyjąć coś, na co trudno się godzić? Jak zrozumieć coś tak niepojętego, jak twoja nieobecność? Jak znaleźć słowa na wypowiedzenie wypełniającego nas bólu? Jak obchodzić urodziny ręki za 4 dni? Kim lub czym zastąpić twoje miejsce przy wigilijnym stole? Ciociu Alinko, nie martw się, babcia Lusia, zrobi losu. Mama upiecze ciasto, Adaś doładuje zmywarkę, Maja zadba o koty, Lenka nakryje do stołu, Robert rozwie się pranie, a Igor naprawi listwę przy drzwiach. Przyjdzie Dorota i przywiezie nam trochę normalności. Spróbujemy. Może ten brak pełnimy spokojem, cierpliwością, wzajemną pomocą i zrozumieniem, współpracą i miłością. Tylko tak możemy nadać sens twojemu odejściu. Ciociu Alinko, spoczywaj w pokoju. Może ja już nie będę czytywał, żeby przyspieszyć troszeczkę tą uroczystość. Powiem kilka refleksji na temat Aliny. Droga Alino, to był wtorek, kiedy twoja przyjaciółka Dorota przyniosła nam taką bardzo dla nas trudną informację o twojej śmierci. Akurat byliśmy po obronach rozradowani, że już jest jakiś etap za nami. No i nagle taki kontrast ogromny. Więc właśnie nas osobą, którą bardzo cieniliśmy, z którą współpracowaliśmy, która na telefon różne rzeczy potrafiła załatwić, jak to się mówi, na CITO. Doradzałaś, konserwowałaś, brałaś od nas masę różnych zabytkowych elementów, przedmiotów do konserwacji. Bardzo Cię za to cenimy, tęsknimy za Tobą już. I na budynku Wydziału Sztuk Pięknych jest Twoje piękne zdjęcie. Jesteś na nim uśmiechnięta, każdy kto wchodzi od tego tylnego wejścia do budynku spotyka się właśnie z Tobą. Przypominamy sobie, jak wyglądałaś, ten ciągły uśmiech i radość, którą miałaś w sobie, którą zarażałaś się jakoś. Ja nigdy Ciebie smutnej nie widziałem. I rodzinie chciałbym złożyć, rodzinie, przyjaciołom, wyrazy współczucia. To jest oczywiście bardzo
bardzo trudne, bolesne wydarzenie, zwłaszcza kiedy ta śmierć jest taka nagła, niespodziewana. Ale chciałbym też Państwa pocieszyć, bo jestem pewien właśnie, że stoję teraz przed Panem Bogiem i jest szczęśliwy. Dla mnie to też jest taka refleksja z tego wydarzenia. Pamiętam słowa takiej polskiej alpinistki Wandy Rutkiewicz, która mówiła, że czyjaś śmierć jest zawsze czyjaś, to prawda, czyjaś to prawda, bo dopiero wtedy zaczynamy myśleć o swojej śmierci w przyszłości, kiedy coś takiego stanie się w naszym życiu, w naszym otoczeniu. Jeszcze raz chciałbym podkreślić ten smutek, który jest w naszych sercach za tobą, ale właśnie mamy w sobie tą ogromną nadzieję, taki promyk radości, że kiedyś się z tobą spotkamy. Dziękuję. Powstańmy, kochani.